Teraz idziemy na grzybki. Pokażę Wam, jak blisko mam do grzybków. Tutaj widzicie, jabłuszka są. Wczoraj zerwałem. Do jabłoni mam 3 metry. Tak? A na grzybki też nie mam daleko. I teraz Wam pokażę. Tutaj wziąłem takie wiaderko prowizoryczne, żeby umieścić w nim grzybki. Jak widzicie, jeszcze żyję. Wczoraj zjadłem grzyby niewypróbowane, nieznane. Przypuszczalnie to były opieńki. Zamkniemy furtkę na wszelki wypadek, jakbym się dalej miał oddalić od miejsca zamieszkania. I po prostu, żeby tutaj żadna łajza nie przeszła. O, kot się zeżygał. Patrzcie, zjadł myszkę. I tutaj jest kawałek szynki ode mnie. I się zeżygał się. Teraz tak, zobaczcie, ja wychodzę z domeczku i tu już jest las. Daleko nie potrzeba szukać. Ostatnio, czyli wczoraj, te grzybki były dosłownie tutaj. Już tu zaczęły rosnąć, dlatego możemy mieć pewne problemy ze znalezieniem ich. Ale myślę, że jak będzie dobre oświetlenie, a jest, i uważnie będę patrzał, to coś się znajdzie. Właśnie chcę więcej ich nazbierać, tych grzybków, ponieważ okazały się one być dobre, smaczne i na pewno tam nie będę wchodził, tam jest za gęsto, przynajmniej na razie nie będę wchodził. I widzicie, opieńki, tak jak czytałem, nie rosną tylko na pniach, ale też na takich miejscach, gdzie leży takie próchno, takie nadgnite drzewo. A tutaj widzicie, właśnie są takie krzaki różne, nadgnite, nie nadgnite. Wczoraj tu nawet na środku drogi rosły grzybki. No ale ja je wyzbierałem. Wczoraj był potężny deszcz, więc na pewno jakieś grzybki urosną za kilka dni. O, jest pierwszy grzybek. A czy to jest ten sam? Zaraz go zbadamy. Tak, to jest ten sam grzybek. Tak, o, tutaj do kamery muszę wstawić, bo ja zapomniałem o Was, że Wy nie widzicie. Dobrze, pierwszy grzybek jest. No. I w ogóle powiem Wam, że mam zupełnie nową strategię do zbierania grzybów. Nie powinno się kierować żadnymi atlasami, żadnymi książkami, katalogami. A powiem Wam dlaczego. Bo tak jak jeszcze w 50-tych latach i w 80-tych w Europie Wschodniej, a w Rosji nadal ludzie zbierali różne grzyby, między innymi olszówki tak zwane i zielonki. O, tutaj jest kolejny grzybek. I powiem Wam, że te grzybki właśnie, ale nie te, co mam teraz w ręku. Ach, kurde. No spróbujemy. Chyba się nie zatrujemy się. Bo powiem Wam, że te właśnie zielonki i olszówki zostały sprawdzone teraz w krajach Europy Zachodniej, między innymi w Rzeszy Niemieckiej, że są to grzyby w pewnym rodzaju toksyczne. Dlaczego? Ponieważ one powodują zaburzenia układu immunologicznego. To znaczy nie zdechnie się na nie ani w ten sam dzień, ani na drugi dzień, ale będą powikłania z układem immunologicznym, czyli odpornościowym, jak to woli. I dlatego widzicie, co z tego, że w atlasie będzie napisane jakimś tam, jak macie z któregoś roku, powiedzmy z lat 90., że grzybek jest jadalny, jak on nie jest jadalny. O, warto wejść kawałek do lasu. Warto się oglądać. To są naprawdę, on jest inny niż ten. One są trochę inne, ale też mają takie na środku takie zaczernienie. No i co Wam dalej powiem? Słuchajcie, moja strategia do zbierania grzybów jest taka, żeby właśnie, jak odróżnić grzyba jadalnego od niejadalnego. Trzeba się grzybowi przyjrzeć się. Trzeba po prostu
na grzybka spojrzeć, tak jakby telepatycznie go wyczuć, dotknąć go i porozmawiać z nim w pewien sposób. Nawet spytać się go, czy on jest jadalny, czy niejadalny. Jeżeli grzybek jest sympatycznie wygląda, o tak to nazwę, jeżeli grzybek wygląda przyjaźnie, wtedy on nie będzie trujący. Jeżeli w grzybku wyczuwamy pewną agresję, pełny taki zły widok, jakąś taką złą energię, wiecie, to nie bierzcie takiego grzybka. Jeżeli grzybek wygląda podejrzanie lub tak jakby... Jeżeli w grzybku jest coś, co uważacie, że on chce was oszukać, że on ma coś do ukrycia, o tak to nazwę, to nie mam nożyka, nie wziąłem tak po prostu ręką, to robię. Jeżeli uważacie, że grzybek ma coś do ukrycia, jeżeli on chce was omanić swoją naturą, to jego nie bierzcie. Tam nie będę wchodził. Idziemy dalej główną drogą. Widzicie, te grzybki są bardzo podobne do liści. No tutaj na takich pniach właśnie lubią rosnąć opieńki. Dlatego widzicie, jaka moja strategia jest fajna. Bez żadnych atlasów. Nie musicie się niczego uczyć. Po prostu na wyczucie zbieramy grzybki. Trzeba wyczuć grzybka, czy on jest jadalny, czy nie jest jadalny. Tutaj jest ich pełno. Wczoraj, i tak wczoraj nazrywałem, ale już było troszeczkę późno, więc oświetlenie było takie szarawe i już nie wszystko widziałem. A poza tym miałem moją miseczkę już pełną. Zobaczcie, no ile minęło. Kilka minut, ja mój zegar tu pokazuje. 6 minut od dotarcia, tam są kolejne. Tam są kolejne grzybki. Ojej, ich tu jest pełno. I widzicie, o. I takie trzeba... Zobaczcie, już wam pokażę. Patrzcie. Tutaj. Tutaj. I tutaj. I zbiorę i mogę iść do domu. No i 5 minut było zbierania grzybów. Widzicie? I to jest całe grzybobranie moje. No trochę stary jest grzybek. No ale nic, na patelni się odnowi go. Ała, pokrzywa bandycka. No. Także pokrzywa trzeba odgarnąć, ale zdrowo jak pokrzywa ugryzie. Wiecie? No i zobaczcie, czy ja mieszkam w złym miejscu, wychodzę i za 6 minut mam prawie, no pół wiadra będzie, jak ja to zaraz zbiorę. Tam jeszcze są następne grzybki, ale już nie będę nakręcał tego. Po prostu zobaczcie, jaka akuratna okolica. Zostawimy to tu wiaderko i jak już jesteśmy tak daleko, to wam coś pokażę, bo tu las się nie ciągnie nie wiadomo ile, tam las jest tam dalej. Pokażę wam, tak, muszę patrzeć, żeby po grzybkach nie chodzić, bo one tu lubią rosnąć na środku. Pokażę wam, co tam jest dalej. To jest taka kraina Ols. Zobaczcie, jakie akuratne pole. No i tutaj tych grzybków jest cała masa. Ja nawet się teraz nie oglądam, bo patrzę na wprzód. Tam będą takie maślaki na pewno. W takich liściach też lubią być grzyby. O, widzicie, i taka jest natura. Tam mam ile? 130 metrów do rezydencji. A tutaj, zobaczcie na to pole. W lato tutaj rosły miliony słoneczników. Od tamtąd do końca. No to jest, powiedziałbym, 400 metrów, albo więcej będzie, pół kilometra. I tam dalej, wszędzie były słoneczniki, to jest niezliczona ilość. I jakbym chciał jeść te słoneczniki, wiadomo, że to nie są moje, ale załóżmy, jakbym no, był w głodzie i bym chciał z nich jeść, to na pewno by mi ich nigdy nie zabrakło, dopóki kombajn nie przyjedzie i ich nie zbierze. A w ogóle to miód kupiłem ostatnio, słonecznikowy tutaj.
gdzie ja jestem. I nie wiem, czy w Polsce się zdarza miód słonecznikowy, ale nigdy nie widziałem. I to mnie bardzo zastanowiło. I ten miód jest fantastyczny. W ogóle kolor ma fajny. Miód słonecznikowy. Ciekawe, powiedzcie, czy w Polsce jest kiedyś miód słonecznikowy. O, i widzicie, nie mieszkajcie w miastach. Miasta są nieuczciwe. Tutaj tak się powinno żyć, tak jak ja tutaj żyję. O, zostawię sobie wiaderko. Nikt mi nie ukradnie tego wiaderka. O, tam stoi, widać go. Tutaj tylko sarny biegają sobie. Widać często sarny. I takie to jest życie.